wszystkie dzieci, wszystkich opiekunów, ale w pierwszej kolejności chciałem jeszcze wymienić szkoły i jednostki oświaty przedszkola, które wzięły udział w tym konkursie. Jest to Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa nr 9 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanych, Szkoła Podstawowa w Zamiechowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarosławiu, Miejskie Przedszkole nr 9 w Jarosławiu, Przedszkole Samorządowe w Radymnie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Wyspa Skarbów, Miejskie Przedszkole nr 8 w Jarosławiu i Miejskie Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Chciałem podziękować serdecznie wszystkim opiekunom, osobom, które opiekowały się przygotowaniem tych prac nad dziećmi, które pracowały tak pilnie i tak piękne rysunki nam tutaj przysłały. Przejdziemy do pierwszej kategorii wiekowej, czyli kategorii przedszkolak. Zapraszam tutaj do nas pana Mateusza Żołnierza, który zajął pierwsze miejsce. Z tego pamiętam, Mateusz ma 5 lat. Trochę naprawdę to była piękna praca.
Trzecie miejsce.